Cześć, to znowu ja, Marcin, i dzisiaj będę Wam prezentował poradnik na prośbę właściwie jednego z widzów, czy może kilku widzów. I przypuszczam, że na pewno nie rozwiałem tutaj jakichś wszystkich problemów, ale może zacznę od tego, o czym będzie ten poradnik. Jak widzicie, ja dostałem takie zdjęcie makro, i tutaj przy tych włoskach mamy takie cienie. Więc problem jest, jak te cienie usunąć i jak skorygować to zdjęcie. I dlaczego zastanawiam się, czy rozwieję te problemy, bo tutaj nie ma naprawdę żadnych filozofii, by to korygować. Mianowicie ja używam bardzo prostych narzędzi i prawdę mówiąc uważam, że te proste narzędzia, które właśnie używam, bo nie ma tutaj sensu używać na przykład jakiejś częstotliwości dzielonej i tak dalej, są właściwie najlepszymi, by usuwać takie rzeczy. I też od drugiego widza był taki problem, różne papry na zdjęciu, i prawdę mówiąc, myślałem też o separacji częstotliwościowej. Jednak te metody, które użyję teraz do czyszczenia tych cieni, również będą się sprawdzały do czyszczenia, no właśnie, tych paprów różnych ze zdjęć, czy jakkolwiek to można nazwać. Jednak oczywiście jest to bardzo czasochłonne i na to nie ma tutaj innej metody. To po prostu zabiera czas. Może przed zaczęciem, bo nie byłem bardzo aktywny przez ostatnie 2 tygodnie. Dlaczego nie byłem aktywny? Bo przygotowywałem kurs z high-end retuszu beauty. I to był kurs w języku angielskim, i zastanawiam się nad językiem polskim, ale nie wiem, gdzie to udostępnić, bo to zajmuje bardzo dużo czasu, by to nagrać, a nie wiem, czy wiecie, robienie kursów jest moją pracą. Więc ten kurs nie znajduje się na YouTube. Ten kurs znajduje się na pewnej stronie. Jeśli znacie angielski, to zapraszam na tą stronę, jeśli chcecie. Oczywiście nie namawiam, bo najpierw tutaj podam szczegóły o tej stronie. Ta strona, subskrypcja kosztuje $19 miesięcznie. Jeśli jednak nie macie konta, możecie dołączyć na 30-dniowy okres próbny, który jest bezpłatny. Oczywiście po prostu później, przed upływem tych dni 30, jeśli nie chcecie kontynuować, wystarczy to konto usunąć i po problemie. Oczywiście tutaj mogą być jakieś zarzuty, że ja jakieś pieniądze chcę wyciągać za okres próbny. Nic nie dostaję, więc to jest taka oferta ode mnie, za którą nic praktycznie nie będę miał, tak? No okej, ale jeśli chodzi o ten kurs, może jakieś części właśnie będę nagrywał w języku polskim, takie najważniejsze, które uważam. Więc będę tu kontynuował. Powinienem być trochę bardziej aktywny teraz na YouTube. Więc to, co ja robię, ja teraz przyzoomuję to zdjęcie, byśmy widzieli dobrze te wszystkie cienie, które tutaj mamy. I są właściwie dwie rzeczy, które możemy wykorzystać. Te rzeczy, jak wspomniałem już wcześniej, są niezwykle podstawowe. Nie ma sensu tutaj pracować na przykład z separacją częstotliwościową i innymi podobnymi rzeczami. A to dlaczego? Dlatego, że my chcemy właściwie zmienić tą teksturę na tych cieniach, więc będziemy pracowali na właściwej warstwie. Ja stworzyłem sobie tutaj nową warstwę i pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, po prostu wykorzystując to narzędzie klonowania, i wbijamy tutaj wszystkie warstwy, ustawiamy nie tylko żeby wpływać na tą warstwę, tylko żeby nasz efekt był aplikowany wszędzie. I wtedy, kiedy kopiujemy, używając właśnie Clone Stamp Tool, te kolory obok, które są prawidłowe, możemy zamalowywać te nasze brzydkie rzeczy, których właśnie nie chcemy. Jak widzicie, wygląda to naprawdę dobrze, bardzo naturalnie, bo kopiujemy dokładnie ten kolor, który istnieje na naszym tle, więc pokrywamy te brzydkie cienie, których nie chcemy, przez kolor, który powinien tam się znajdować. Nie ma tutaj dużej filozofii. Jednak chyba o wiele szybszym narzędziem i o wiele łatwiejszym byłoby wykorzystanie po prostu pędzla. Jeśli chodzi o wykorzystanie pędzla, jest tylko jeden myk. Dosyć łatwo do tego dojść, ale może czasami, kiedy nawet o tym nie myślimy,
Można o tym nie pomyśleć, co jest o wiele łatwiejsze. Więc wykorzystując pędzel, ja wciskając Alt na komputerze, pobieram sobie tym, przepraszam, pobieram ten kolor, pobierając próbkę eyedropperem, jak to nazwać, nie jestem pewny. I jak widzicie, flow opacity mam na 100%, czyli mam na myśli krycie i flow to będzie przepływ. I pobieramy ten kolor i zamalowujemy naprawdę z naturalnym kolorem, taki jaki właśnie to tło ma, więc nic bardziej prostszego. I dla mnie właśnie w ten sposób najłatwiej będzie się pozbywać tych rzeczy, których nie chcemy. Nie ma tutaj żadnej filozofii i nie ma rzeczy łatwiejszej, by to zrobić. Nie ma prostszych narzędzi. Oczywiście problemem jest to, że to jest super czasochłonne, ale nie możemy takich detali jak cienie czy po prostu zniszczone zdjęcie wyrównać przez jakąś akcję czy przez jedną rzecz, która na przykład sprawia ukryj złe części ze zdjęcia, prawda? Więc no niestety problemem jest to, że to jest czasochłonne, więc musimy trochę nad tym popracować. Jeśli macie jakieś zmiany tutaj w tonacji w tym tle, jak widzicie tutaj delikatne są, zawsze można sobie zmienić to flow, w którym pracujemy, a wtedy nie będziemy aż tak mocno pokrywali tego zdjęcia, prawda? Jak widzicie, bardziej delikatnie, jeśli ustawiamy flow, więc operując przy flow i wszystkich innych rzeczach, zwłaszcza dochodząc blisko do krawędzi, możemy to zrobić naprawdę w wygodny i prosty sposób. Jeśli mamy tak włosy tutaj, czy cokolwiek zniszczone, również będziemy to robili tym samym sposobem. Ja teraz podciągnę to flow, ustawię sobie nieco mniejszy rozmiar pędza i to, co zrobię, odmaluję ten włos. Oczywiście to, jak on będzie wyglądał, zależy już od naszej precyzji. Tutaj nie ma innej reguły, wszystko polega na naszej precyzji i tak dalej. Więc jak widzicie, proste metody, po prostu, które polegają na zamalowaniu. I jeśli nie jesteście zwolennikami takich pracochłonnych pożeraczy czasu, nie będziecie usatysfakcjonowani, ale takie rzeczy właśnie w ten sposób się usuwa. Podobnie jak mamy na twarzy pryszcze czy inne niedoskonałości, jakie usuwamy? Usuwamy je właśnie przez taką mozolną, drobną pracę. Prawdopodobnie mnóstwo osób by się ucieszyło, gdyby było narzędzie, które usuwa wszystkie niedoskonałości. Więc ja nie będę tutaj całego zdjęcia zamalowywał, bo tu widzimy, dużo włosów jest do odbudowania, ale dałem wam taką metodę, jak, o, sorki, jak takie rzeczy robimy w tym wszystkim. Więc widzicie, to jest proste. Nie ma tutaj nic skomplikowanego i łatwo te cienie nam się ukrywa. Oczywiście musimy być bardziej dokładniejsi przy krawędziach i tak dalej niż ja, bo widzimy, że jeśli nie będziemy dokładni, nie będzie to wyglądało zbyt ładnie, więc prawdopodobnie jest to godzinowa praca i tak dalej, zwłaszcza jeśli mamy dużo tych niedoskonałości, ale można to naprawdę zrobić w bardzo dobry sposób i dokładnie. Również jeśli chodzi o to, tutaj dokładnie tym samym sposobem zamalowywanie. I tylko ustawiamy to krycie w zależności od własnych tutaj preferencji, prawda? Możemy to ustawić mocniej, jeśli mamy naprawdę poważną rzecz, i słabiej, jeśli mamy tylko korekcję jakichś cieni i tak dalej. Jak widzicie, im więcej tu malujemy, tym dokładniej to wszystko jest pokryte, więc nie będę tutaj się męczył przy tych krawędziach. Tak
praca nad tym mniej więcej wygląda. Oczywiście tutaj mamy takie coś brzydkiego jeszcze. Możemy sobie przymalować i kiedy ukrócimy ten włos, to wtedy po prostu zmniejszamy i tak jak wcześniej. Ciach. No. To nie było to, co chciałem. I sobie to odbudowujemy. Tu cofnę jednak więcej. Zawsze musimy być ostrożni i taką delikatną, trochę mozolną pracą na pewno uzyskamy efekty, które tutaj chcemy. Jeśli chodzi o takie inne rzeczy, czyli był jeszcze problem z takimi rzeczami, jak to dokładnie ta sama metoda. Ja tutaj pokażę tylko to szybko. Spójrzmy, kiedy pobieramy tą próbkę. Zamalowujemy to dokładnie w takim kolorze, jakie to ma. To ma, jak widzimy, tutaj nie ma różnic. Oczywiście, kiedy dojdziemy do włosów, to co będziemy robili, zmniejszymy rozmiar tego pędzla. Możemy zobaczyć, tutaj nie ma różnicy pomiędzy tym cieniem. Tutaj będzie więcej trochę pracy, oczywiście, ale wykorzystując tą metodę przy krawędziach, uważnym być wszędzie, gdzie to tutaj robimy, i to tło będzie zupełnie naprawione. I mogę Wam zagwarantować, że będzie naprawione w sposób taki, jakby nie było tutaj nic takiego brzydkiego wcześniej. Więc to są metody. Jeśli jeszcze taka rada na koniec dodatkowa ode mnie, kiedy później retuszujemy takie zdjęcia, kiedy coś chcemy robić, ja bym powyciągał zawsze tutaj trochę kontrasty i pobawił się z takimi rzeczami jak Selective Color, zwłaszcza na takich kolorach, jakie mamy na tym zdjęciu, czyli możemy podciągnąć sobie kolory zielone, prawda? Coś takiego. Również inne kolory, które mamy na zdjęciu, czyli takie kolory jak niebieskie na przykład. I to zdjęcie wygląda o wiele bardziej nasycone, tak? I kolejną rzeczą, którą można robić, oczywiście są krzywe. To głównie po prostu, żeby podnieść takie kontrasty i to zdjęcie wygląda super nasycone wtedy. Więc taka rzecz, którą właśnie warto tutaj poprawić, pobawić się z krzywymi, by dostać takie pełne, piękne, nasycone zdjęcia. Oczywiście to wszystko dopiero po tym, jak już naprawimy nasze tło. Więc taki krótki poradnik wyjaśniający oczywiście, dlaczego musimy najpierw wyczyścić to tło, bo kiedy później będziemy malowali na tej warstwie, a będzie to po prostu miało wpływ na te wszystkie warstwy, co nie jest dobre. A kiedy będziemy to robili przed tym, możemy ładnie wyczyścić sobie całe tło, a następnie popracować z efektami. Także dzięki za oglądanie. Jeśli uważacie, że jest lepsza metoda na zrobienie tego, oczywiście dzielcie się w komentarzach i może akurat pomożecie innym ludziom rozwiązywać te problemy. Również jeśli macie jakieś problemy, zgłaszajcie się do mnie na Facebooku, sprawdźcie mojego Facebooka. Kontaktujcie się tutaj również oraz cokolwiek chcecie, dzielcie się opiniami, pomysłami i problemami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia niebawem.